Cześć, tutaj Leszek. Jak tylko zobaczyłem to urządzenie, a właściwie jego nazwę w aukcji na AliExpress, projektor gwiazd, to pomyślałem sobie, że to jest wreszcie gadżet stworzony dla mnie. Za 135 zł można zrobić wrażenie na sobie, na domownikach, na gościach naszej restauracji, na ludziach, którzy będą odwiedzali Radio Kolor. To ma poprawić nastrój, to ma wprowadzić w błogi spokój, ułatwić zasypianie, poprawić wrażenia podczas gry na konsoli albo podczas grania na komputerze. Dobra, tyle wstępu, pokażę Wam, jak to działa. To jest ponad 350 punktów świetlnych wyświetlanych laserowo według zaprogramowanych sekwencji. Tutaj jest wbudowany zarówno laser, jak i taka bardzo duża dioda LED i do tego wszystkiego jest także pilot, na którym możemy zmieniać animacje, tempo, kolory i jest to po prostu hipnotyzujące, moje zdanie. Jakbym miał saunę w domu, to jest moje marzenie i mój cel na najbliższe 50 lat, to bym to na przykład wrzucił do sauny. A tak można by to na przykład wykorzystać w sypialni. Albo może to być też zarąbisty i niedrogi prezent za 160 zł dla jakiegoś fana patrzenia w gwiazdy, kosmosu. To jest po prostu niesamowite. O, widzimy, że tutaj jest jedna poświata, która jest projektowana przez diodę LED, a cała ta konstelacja gwiazd wraz ze mną jest emitowana przez kilkadziesiąt takich specjalnych modułów laserowych. Nie można patrzeć wprost w ten projektor, bo może to uszkodzić wzrok. Nie można też tego kręcić na przykład kamerą albo telefonem, bo można wówczas uszkodzić matrycę. Ale bez problemu można patrzeć na możliwości tak naprawdę tego pilota. Daje opcję właśnie programowania różnych animacji. Można też przyspieszyć obrót całej tej konstelacji. Ten pilot daje mnóstwo możliwości, chociaż instrukcja do tego urządzenia jest aż taka. Już przeczytałeś? A reszta to jest kwestia tak naprawdę naszej kreatywności. Są dwa przyciski, które odpowiadają za tempo, dwa, które odpowiadają za kolory. Jest możliwość na przykład wyłączenia samego lasera, tak żeby na przykład diody się nie emitowały, ale żeby na przykład pozostała sama taka poświata. Ona też jest super. Im ciemniejsze pomieszczenie i im jaśniejsze ściany, tym ten efekt jest bardziej widoczny. My tutaj akurat w radiu mamy czarny. Naprawdę fajny gadżet, jak za taką kasę. Ja akurat jestem fanem wszystkich rozwiązań, które odpowiadają za to, za poprawę naszego samopoczucia, bo jest mnóstwo właśnie takich niewielkich, tanich gadżetów, które są w stanie poprawić komfort pracy, snu, jedzenia, grania. Tradycyjnie w serii Made in China gadżety, które testujemy, przekazujemy Wam. Dlatego słuchajcie uważnie Radia Kolor. Będzie konkurs, w którym do zdobycia ten oto właśnie projektor dla naszej gwiazdy. Projektor gwiazd.